Zatamcze to teren, w który już od wielu lat wiele się inwestuje, aby rozwijać turystykę i jest to teren, w który dalej miasto będzie inwestować. Dwa duże projekty, które tutaj są zaplanowane. Jednym z nich jest rewitalizacja Góry Zamkowej i zaczyna się to właściwie tutaj, gdzie właśnie stoimy. Za nami droga, która będzie też remontowana. Może zacznijmy właśnie od samego początku, od drogi. Dokładnie, stoimy na terenie budowy. Naprawdę chyba zaczyna się jeszcze z 20 metrów może wcześniej ten plac budowy. I to jest jeden z elementów tej całej układanki tych dwóch projektów rewitalizacji i budowy przystani. Ta droga również będzie nowa, będą przy niej miejsca postojowe nowe, ona będzie z nawierzchni polbrukowej, toaleta, czy budynek, który kiedyś był toaletą, będzie rozebrany, będzie nowa, kompaktowa, czysta, przyjazna, ładna, także w ramach też projektu ustawiona, także te elementy będą zrobione. Oczywiście wszystkie elementy przy drodze, krawężniki, murki oporowe też będą nowe, te schody za moimi plecami, balustrady, to też będzie wszystko odświeżone, odnowione, nowe. Także chyba to jest jedna z ostatnich chwil, żebyśmy mogli się napatrzeć na stare, zniszczone nawierzchnie i murki. Jednym z elementów rewitalizacji Góry Zamkowej jest właśnie przebudowa tutaj parku. Co zawierają prace w tym miejscu? To są akurat prace, od której firma rozpoczęła inwestycje na tym terenie i tu generalnie będą nowe wytyczone takie ślady ścieżki pieszej. Tu nie piesza rowerowa, tylko piesza ścieżka. Elementy małej architektury, kosze na śmieci, ławeczki, ale teren będzie też oświetlony, bo będą lampy, oczywiście LED-owe w ramach całego projektu są lampy i teren będzie też zmonitorowany, także mam nadzieję, że to spowoduje, że mieszkańcy będą czuli się tutaj spokojniej, bezpieczniej, lepiej. Oczywiście pewnie nadal będziemy walczyli z ptakami, które trochę tutaj śmiecą i przeszkadzają, ale myślę, że ten problem przejdziemy. Widzimy też tutaj pewne elementy małej architektury, takie donice i kwietniki kamienne, ale warte podkreślenia jest to, że tutaj materiał, z jakiego będzie wszystko wykonane, jest naturalny. To jest granit, to jest kamień mielony, także tutaj nie będzie betonu, nie będzie asfaltu, tylko raczej powrót do natury i tradycji i historii. Za nami miejsce, na razie puste miejsce, w którym właściwie dziać się będzie najwięcej, bo tutaj powstanie skatepark, tutaj powstaną place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Powiedzmy właśnie o tym terenie, co tutaj się będzie działo i co tutaj powstanie. No to będzie właśnie chyba takie serce tej inwestycji, rewitalizacja i najdroższa część, bo sam skatepark, o który bardzo wyraźnie dopytują młodzież i dzieci, i skatepark będzie taki z prawdziwego zdarzenia, faktycznie wygodny, funkcjonalny, bezpieczny, ale oprócz tego miejsca dla całych rodzin, bo będą place zabaw dedykowane dla różnych grup wiekowych dzieci, 3 do 6, 7 do 9 lat, ale też będzie zestaw do ćwiczeń siłowych dla dorosłych, OCR, też będzie dla jeszcze starszych osób gdzieś takie miejsca do wypoczynku, bo będą i altany, gdzie będzie można schować się czy przed deszczem, czy przed słońcem, ale też pergole z roślinami, które troszeczkę nam umilą widoki przebywanie tutaj. Będzie miasteczko ruchu drogowego z polami do gier dla dzieci, czy warcaby, czy Chińczyk. Będzie boisko do gry w koszykówkę, to nie będzie pełnowymiarowe, tylko boisko z jednym koszem, ale pewne grupki też będą mogły pograć. Będą zestawy do minigolfa, będą piłkarzyki takie plenerowe, także myślę, że w tym miejscu, jeżeli przyjdziemy w sobotę rano, to wieczorem wyjdziemy dobrze nabawieni i będziemy mogli faktycznie spędzać czas z całymi rodzinami, a co warte podkreślenia, wiele z elementów, które tu się pojawią, to są elementy zawnioskowane na etapie konsultacji przez dziadków, przez dzieci, przez rodziców. I to są elementy, które stanowią jakby odpowiedź na oczekiwanie tych rodzin, tych mieszkańców. Nie wspomniałem o tyrolkach. Tyrolki czy ścianki wspinaczkowe, czy małpi gaj, to też są elementy, które gdzieś bardzo mocno w takim zorganizowanym rok temu konkursie dla dzieci się pojawiały. Także ja czuję dużą satysfakcję, ponieważ będziemy instalowali, wykonywali tutaj urządzenia, architekturę, która jest ewidentnie oczekiwana przez naszych mieszkańców i myślę, że powinna cieszyć nas wszystkich. To już jest sporo nowych atrakcji i miejsc do wypoczynku, ale to nie koniec. Przejdźmy dalej do kolejnych miejsc, gdzie będą się odbywać prace.
Mojlownia to miejsce dla całych rodzin, kolejne zresztą, gdzie właśnie i dzieci, i młodzież będą mogły spędzać czas, i osoby dorosłe. Skąd właśnie pomysł na to miejsce? Czy to również wynikło z potrzeb mieszkańców? Dokładnie, z potrzeb i sugestii, bo to miejsce pojawiło się w ramach korekty projektu. My najpierw miejsce do grillowania mieliśmy też na placu wokół, czy przy placach zabaw, ale to gdzieś w dyskusji pojawiło się, no, czy na pewno chcemy grillowanie, przy którym czasem pojawia się piwo, mieć w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci, dla maluchów, i faktycznie no, pojawiło się takie naturalne miejsce, które chyba jest stworzone. Myślę, że tutaj setki lat temu też grillowano i faktycznie za kole z pięknym widokiem na jezioro, na most, miejsce, w którym się pojawią i altany zadaszone, i grillowiska, to wszystko będzie trwałe, kamienne, ciężkie, wandaloodporne, bo z tym niestety musimy też się mierzyć i liczyć, ale właśnie w tym miejscu powstanie to grillowisko i no i chyba jest to miejsce idealne do tego, żeby przyjść sobie zjeść kiełbasę czy karkówkę z grilla. Znajdujemy się przy kolejnym elemencie, który również poddany będzie przebudowie, czyli schody, które prowadzą na ścieżkę pieszo-rowerową. Tak, oprócz tych wszystkich atrakcji rekreacyjnych, no też istotne jest bezpieczeństwo. Te schody, no pamiętamy je, one są stare, pamiętają wiele lat i pewnie wiele upadków osób wchodzących i schodzących. Chcemy je przebudować, przeprofilować, żeby były łagodniejsze, i przede wszystkim balustrady, barierki, żeby osoby starsze czy dzieci mogły poczuć się bezpiecznie schodząc z nich, także też niebawem się z nimi pożegnamy. Przeszliśmy w miejsce, gdzie kończy się ścieżka pieszo-rowerowa, a zaczyna teren plaży, ale ścieżka będzie kontynuowana. Na początku projekt wpłynął do budżetu obywatelskiego, ale później udało się go wciągnąć jakby w ten projekt reaktywacji spójni i rewitalizacji Podzamcza. Jak ta ścieżka będzie wykonana? Z czego? Dokładnie, pojawi się ścieżka pieszo-rowerowa z kompozytu. To jest materiał sztuczny. No dlatego, że tu stwierdziliśmy, że to jest blisko wody, to jest dosyć duża wilgotność, więc to drewno mogłoby różnie reagować, więc to będzie kompozyt, który dla oka wygląda jak drewno, a funkcjonalnie jest wygodniejszy, nie trzeba go corocznie naprawiać, więc na całej długości tu jest około 200 metrów. Do samej przystani, do samej nowej drogi będzie ta ścieżka. Do końca jeszcze nie wiemy, którym śladem ją puścić. To będą elementy składane systemowe, więc będziemy testowali, które miejsce jest najwygodniejsze, no żeby nie utrudniać plażowiczom, a jednocześnie, żeby no jak najwygodniej tym rodzicom z wózkami, czy osobom niepełnosprawnym, czy rowerzystom pozwalać się przemieszczać tędy, bo zauważmy, że do amfiteatru, czy do placu zabaw przy amfiteatrze w tej chwili ten dostęp z wózkami jest bardzo utrudniony, a to będzie takie miejsce, gdzie będzie można no, śmiało przejechać. Sezon plażowy to są 2-3 miesiące w roku, więc ta ścieżka zapewne będzie się sprawdzała 12 miesięcy, no bo to będzie zdecydowane ułatwienie, ale oprócz samej ścieżki na plaży też pewne jeszcze dodatkowe prace się pojawią, bo znikną te murki, też stare, nieestetyczne, pojawią się nowe. Tak naprawdę na terenie całej Góry Zamkowej w okolicach Podzamcza wszystkie murki betonowe zostaną wymienione na nowe. Na terenie przy amfiteatrze nieco wyżej pojawi się boisko do gry w siatkówkę. Ono też pojawiały się pewne dylematy, czy to jest dobre miejsce na boisko do siatkówki plażowej. No niemniej jednak było w projekcie przewidziane, zostawiliśmy, nie zmienialiśmy tego. No, będzie fajny widok i na jezioro, i na osoby grające w siatkówkę u góry, także powinno być ciekawie. To na pewno ten element, który będzie wykorzystywany dłużej niż tylko w samym sezonie letnim. Dokładnie, na pewno dłużej. Dalej możemy też powiedzieć w miejscu budki pod palmami, która niestety będzie musiała zostać poddana rozbiórce, ale w jej miejsce powstanie kolejny ciekawy projekt dla dzieci. Co to będzie? Faktycznie budka zniknie. Jeszcze nie ma roczku, a już zniknie. No niestety i chyba do niej się przywiązaliśmy i przypadła nam do gustu. Musimy ją rozebrać, ponieważ tam pojawi się wodny plac zabaw dla dzieci. To nie będą urządzenia bardzo skomplikowane, hydrauliczne, tylko po prostu zwykłe wiaderka, sitka do przelewania, kołowrotki. To będzie plac zabaw, do którego dzieci po prostu z jeziora będą sobie wody przynosiły, przelewały, bawiły się w różnych instalacjach, zabawach, także blisko wody, bezpiecznie. Takie rozwiązanie dla najmłodszych.
nami główny element drugiego projektu, czyli reaktywacji spójni, czyli sam właśnie budynek po starej spójni. Będzie postawiony w tym miejscu nowy, nowoczesny. Co będzie zawierał? Budynek faktycznie będzie zburzony prawie całkowicie, bo ocaleje jedynie ta płaskorzeźba łódki, o którą dopominają się ludzie pamiętający wąbrzyskie żeglarstwo. Także to musimy zachować, to już wykonawca wie, żeby to ocalił. A budynek będzie rozebrany, nowy będzie kubaturowo dość bardzo podobny, tylko będzie nieco przesunięty. Kilka metrów w głąb lądu od wody i 5 metrów, około 5 metrów dalej. Niemniej jednak to też będzie na tej kondygnacji naziemnej będą hangary i pomieszczenia techniczne dla uprawiania żeglarstwa. Też jest pomieszczenie do umieszczenia sauny, a piętro z galerią, również wejściem od drugiej strony. Na piętrze będą się mieściła sala konferencyjna, szatki, przebieralnie, pomieszczenie dla ratownika czy dla trenera żeglarstwa. Co ciekawe, dach będzie skonstruowany tak, żeby można było wejść na niego jak na taras widokowy. Część tego dachu będzie zadaszona panelami fotowoltaicznymi, tak żeby budynek mógł być samowystarczalny i sobie tą energię zapewniał. Ogrzewanie budynku też będzie elektryczne, także ta instalacja fotowoltaiczna będzie miała naprodukować tyle prądu, żeby w zimę można było budynek w wymaganym stopniu dogrzać. Faktycznie, co istotne, to budynek oprócz samej bryły będzie kompleksowo wyposażony. Będą łódki, będą deski wakeboardowe, rowery wodne, kajaki, będzie pełen sprzęt zabezpieczający, czyli kapoki, odzież dla młodzieży uczącej się żeglować. Będą akcesoria, które pozwolą przeprowadzić regaty na wodzie, będzie wózki slipowe, także wyposażenie będzie pełne, które umożliwi z kopyta powrót do żeglarstwa w Wąbrzeźnie. Jaki jest przewidziany koszt tej inwestycji? Ta inwestycja to około 5 800 000 zł, ale co warte wspomnienia i o czym często przypominam, no to 85% to są środki zewnętrzne. Tak? Także miasto do tak dużej inwestycji dokłada około 1 000 000 zł, więc to jest udział naprawdę bardzo korzystny i oby takich inwestycji udawało nam się i takich źródeł finansowania pozyskiwać jak najwięcej.